Witamy Państwa bardzo serdecznie. Mój kolega Erwin Piwowarczyk. Moja znakomita koleżanka Jolanta Maniecka. Proszę Państwa, chcielibyśmy serdecznie wszystkich Państwa powitać na naszym pierwszym jarmarku wielkanocnym. Pierwszy, a jaki już piękny i kolorowy. Drodzy Państwo, przede wszystkim witamy naszych włodarzy. Jest z nami wicemarszałek województwa dolnośląskiego, pan Marcin Gwóźdź. Witamy serdecznie, panie marszałku. Jest z nami starosta powiatu dzierżoniowskiego, pan Grzegorz Kosowski. Witamy, panie starosto. Burmistrz miasta Dzierżoniów, pan Dariusz Kucharski. Wiceburmistrz naszego miasta, pani Dorota Pieszczuch. Oraz wicewójt gminy Dzierżoniów, pani Jolanta Zarzeka. Dzień dobry. Ale bardzo serdecznie witamy również Państwa. Bez Was nic by się dzisiaj nie udało i nie byłoby tej radości, tej wspólnoty i tych oczekiwanych niespodzianek. Drodzy Państwo, jesteśmy w okresie Wielkiego Tygodnia, dlatego chciałbym złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia w imieniu całych władz województwa dolnośląskiego, aby ten czas był takim czasem wyciszenia, dojścia do takiego momentu odnowy, żeby Pan Jezus zmartwychwstały wlał w Wasze serca nadzieję, miłość i szczęście, żebyście mogli wszystko zacząć od początku, tak jak z jajka wielkanocnego rodzi się nowe życie, tak Wy, żebyście mogli ruszyć z nowymi planami w kolejny trudny czas naszego życia. Szanowni Państwo, wielką wartością tego spotkania jest to, że tutaj spotkali się przedstawiciele nie jednej gminy, nie dwóch gmin, ale całej ziemi dzierżoniowskiej. To jest wielka wartość, że potrafimy jakby wspólnie się tutaj bawić i wspólnie przede wszystkim dzielić się tradycją. Państwo, Wielkanoc, wielka moc, moc tradycji. Ta potężna ilość dobrej energii, która jest na tej sali, myślę, że to wszystko są takie rzeczy, które pozwolą nam te święta, które będą za tydzień, spędzić naprawdę dobrze, rodzinnie i z taką korzyścią dla nas. Pan marszałek okulawiony, pani wójt okulawiona, ale myślę, że ta ilość dobrej energii na pewno im pomogą. Kontuzje przezwyciężą i też te święta będą mogli radośnie spędzać. Wszystkiego dobrego i dziękuję, że jesteśmy tutaj razem, wspólnie pokazujemy, że ziemia dzierżoniowska potrafi wiele rzeczy wspólnie dobrze robić. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie. To już ostatnie przemówienie, obiecujemy. Nie będziemy więcej tutaj zawracać Państwu głowy. Ja bardzo jestem dumny, cieszę się z tego, że w Dzierżoniowie właśnie na tej pięknej sali Ośrodka Kultury możemy się spotkać po raz pierwszy w gronie właśnie całego powiatu dzierżoniowskiego, całej ziemi dzierżoniowskiej. To pokazuje właśnie tą naszą współpracę na co dzień, a przy okazji jak jest taka piękna możliwość spotkania się przed świętami wielkanocnymi, to tym bardziej ta nasza wspólnota jest takim elementem, który łączy nas, pokazuje, że jesteśmy razem. Witam serdecznie w Dzierżoniowie, szczególnie gości spoza Dzierżoniowa. Bardzo chciałbym, żeby Państwo te kilka godzin spędzili w miłej, takiej przyjacielskiej atmosferze. Już widzę, że tak jest i na pewno z minuty na minutę będzie nam razem jeszcze lepiej, jeszcze fajniej. Pierwszą moc tradycji wielkanocnych w Dzierżoniowie uważam za otwartą. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie.
wyjątkowo bogato. Wasza wyjątkowa potrawa to? Zając z jajami. Zając z jajami, o! A cóż do Dzierżoniowa stamtąd przyjechało? Ktoś daje tego smaku, tej pikantności i aromatu. Wasza potrawa to jajka w sosie krzemowym. Jajka, bo wiadomo, ze świętami Wielkiej Nocy kojarzą się najbardziej i życie. Kiełbasy, boczki, mięsa pieczone, mięsa wędzone, co tam zostało z boku odkrojone, co się nawinęło, co się do tego kroiło. Wasza potrawa to schab faszerowany jajkiem. Wygląda pięknie, jajko oko tam takie swoje pokazuje. Ktoś powie, jak był przygotowany. No, bez pasztetu się nie obejdą te święta Wielkiej Nocy. A tutaj mamy również nowe propozycje, tort szpinakowy, taką właśnie jest nowością. Choć na tym stole mamy połączenie również tradycji. Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie przygotował rewelacyjną potrawę jaskółczy gniazda z sosem krzanowym. Dodajemy sos krzanowy. Nie tylko wyposażony w smakołyki do jedzenia, te zapachy, te kolory, oczy nie można oderwać, ale też i mnóstwo ozdób. Ramek, różne jajeczka, pajączki, różne inne pozostałe rzeczy. Robiliśmy to sami, jako osoby niepełnoprawne. Dajemy takie wzięty z jajka kolorowe. I koleżanka ma jeszcze. Pani Jowa, skórki otartej z cytryny, 8-10 łyżek cukru budu. Proszę próbować, częstować się. Zawsze się udaje. Idzie do góry, troszeczkę opada, ale nie ma zakalca i nie przebije innych serników. Kiełbasa w sosie krzanowym, jajka nadziewane w dwóch postaciach mamy, pieczeń, kiełbaska pieczona na piwie. No nie te święta, na te święta można. Można. W tej scenie pojawią się jaja specjalnie przygotowane, chociaż tradycyjnie gotowane, bo w głowinkach cebuli one mają ten sam czas gotowania, tą samą wielkość. A do konkursu, proszę Państwa, zanim jeszcze zaproszę, to proszę Panią Wiceburmistrz, zrobimy taką małą próbę, na czym tak zwany ten konkurs będzie polegał. Od pionu w góry główkami, czyli tymi najwęższymi częściami. A zatem, proszę Państwa, próbujemy. Ponieważ Pani ma pierwszeństwo, ja nadstawiam Pani dużo, ale warunek, nie ma faulu. Idealnie w pionie w część górna. Moje, nie? Tą częścią? Bardziej śpiczastą. Na razie tą częścią śpiczastą. A nie mówiłem, że moje jest mocniejsze? Proszę Państwa, wiemy o tym, że Pani Wójt nie ma w koszyczku już żadnego jajka, niestety. Proszę Państwa, a zatem proszę bardzo. Jednym jajem Pan Starosta pokonał i miasto Dzierżonów, i gminę. Wielkie brawa, proszę Państwa. Panie Starosto, gratuluję. Gratuluję Panu, proszę Państwa. Mało tego, nawet użył trzech, tylko jednego jaja, żeby się rozprawić, że powiem, z kolegami. Proszę Państwa. I zatem, proszę Państwa, możemy ogłosić, że mocarzem na 2019 jest Pan Starosta Grzegorz Kosowski.